Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przede wszystkim chciałbym wszystkim Państwu dzisiaj złożyć najlepsze życzenia z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Niech ta łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, wysłużona przez Jego mękę na krzyżu, naprawdę doprowadzi nas do nowego życia. Aby ta łaska dała nam siłę do tych wszystkich zmagań, z którymi musimy codziennie się mierzyć. Niech Jego łaska naprawdę do świętości, do zbawienia nas doprowadzi. Zmartwychwstanie Pana Jezusa pokazuje, że nie jest On tylko filozofem, nie jest tylko nauczycielem, który przekazał nam jakieś głębokie myśli. Nie bez powodu święty Paweł mówi, że jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, to daremna jest nasza wiara. Bowiem nie ma sensu podążać tylko za głębokim filozofem, za subtelnym myślicielem. Po co układać sobie życie według rad subtelnego filozofa? Natomiast jeśli ktoś ma moc życie swoje oddać i ma moc znowu je odzyskać, jeśli ktoś jest Synem Bożym, to on ma prawo nam mówić, jak żyjemy. Dlatego zmartwychwstanie Pana Jezusa jest rzeczą absolutnie fundamentalną dla pojmowania, samego pojmowania religii katolickiej. Będzie dzisiaj na ten temat materiał w mediach narodowych. Nie wiem dokładnie, o której godzinie się ukaże, ale właśnie o tym będę tam mówił. Teraz natomiast chciałbym zwrócić tylko krótko uwagę na inny aspekt tych, można powiedzieć, życzeń wielkanocnych. Otóż pamiętajmy o tym, że skoro Chrystus zmartwychwstał, to po to, aby pokazać, że i my zmartwychwstaniemy. To po to, aby pokazać nam, gdzie są istotne rzeczy. Pan nasz Jezus Chrystus powstał z martwych, wstąpił do nieba, aby pokazać nam, że i my nasze oczy tam mamy kierować. Aby pokazać nam, że tutaj nasze życie doczesne jest jak noc w kiepskiej gospodzie. To jest określenie stosowane przez świętą Teresę od Jezusa. Noc w kiepskiej gospodzie. Myślę, że dokładnie możemy teraz to odczuć, że bardziej możemy to odczuć niż kiedykolwiek w przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Noc w kiepskiej gospodzie. Pamiętajmy o tym. Podnośmy te nasze oczy do Pana naszego Jezusa Chrystusa, do tych prawdziwych rzeczywistości, do naszego celu, do wieczności. Nie po to podnosimy tam oczy, aby uciekać przed tym, co się tutaj dzieje. Wręcz przeciwnie. Po to, aby tam znaleźć tą kotwicę, aby tam znaleźć mocny fundament naszego spokoju. A ze spokoju wypływa roztropność. A więc tam zdążamy do tego celu. Tam szukamy naszej siły, tam szukamy naszego spokoju, tam szukamy naszego życia. Ale nie po to, aby uciekać przed tym, co jest tutaj, tylko wręcz przeciwnie, po to, aby ze spokojem i z roztropnością zabierać się za tą pracę tutaj, na tym świecie. Bo jak widzimy, ten świat bardzo potrzebuje spokoju i roztropności. Bo można mieć wrażenie, że w chwili obecnej ten świat pod wpływem machlojek i przede wszystkim ogromnej pracy mediów pogrążył się w ogromnym strachu, w ogromnej panice i w ogromnej nieroztropności. Także podstawy życia społecznego, ekonomicznego, psychologicznego są burzone. I oczywiście nie chcemy przed tym uciekać, wręcz przeciwnie. Patrząc na Pana Jezusa, chcemy tam zaczerpnąć siły, spokoju, radości, bo wiemy, że to jest tylko noc w kiepskiej gospodzie, bo wiemy, że nie dla tego świata żyjemy. Ale gdy już zaczerpniemy tego spokoju, to po to, żeby tutaj, na tej ziemi, do pracy się zabrać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.